Magdalena Dubert, MMA Rocks, jesteśmy przed galą KSW 39, a ze mną jeden z gladiatorów, Marcin Wrzosek. Cześć Marcin. Witam Magdo. Ostatnie godziny dzielą Cię przed wybuchem, czyli przed wejściem do klatki, jednak przed Tobą jeszcze ważenie, więc zacznijmy może od tego, ile kilogramów zostało do zbicia, no i przede wszystkim jak proces na tą walkę przebiegał. Czy było łatwo i przyjemnie, czy jednak jakieś komplikacje były? Wiesz co, sporo jeszcze zostało czasu do walki, bo jest dopiero dzisiaj czwartek, dopiero jutro ważenie i jeszcze potem po ważeniu cały dzień, więc jeszcze jakby nie myślę o tej walce, myślę o ważeniu. Proces zbijania wagi przebiega fenomenalnie. Szczerze mówiąc, nawet do końca nie czułem, że jestem na diecie. Podczas tego zbijania kilogramy leciały, ja jadłem zdrowe rzeczy. Catering Eat Fit, który mi zapewnia catering, świetnie się spisał. Moja dziewczyna, która robiła super przekąski. W ogóle nie czułem, że jestem na diecie, waga leciała. I na tą chwilę, dokładnie przed sekundką wszedłem na wagę, ważyłem dokładnie 69,700. Więc jestem bardzo lekki. Podejrzewam, że jutro będę miał może 2 kg, może 1,5 do zbicia, więc łatwa robota. No ale ważenie tak naprawdę to poranne trwa do 12, także jest na to trochę czasu. No właśnie, skoro zahaczyłeś... Będę tam o 9:50. Dobra, trzymam Cię ze słowo, bo ja też o tej godzinie tam będę. Twoja dziewczyna również przygotowywała się do swoich startów. No możemy jej pogratulować, bo została wicemistrzynią Europy. Powiedz, czy to tak Was razem motywowało, że Ty musiałeś trochę zbijać i ona pewnie też musiała tam troszeczkę z tą wagą pracować. Jak to wyglądało? Tak, oczywiście. To jest świetna motywacja. Mieć takiego drugiego sportowca w domu, można powiedzieć. Robimy to razem. Ona akurat też ładowała się wodą. To ja tak dla... żeby jej dotrzymać trochę też więcej wody piłem, bo piłem prawie 5 litrów dziennie, co mi pomogło też w procesie zbijania i zdrowego życia. Tak, oczywiście też wielka motywacja, zostałem wicemistrzem Europy, więc to teraz jeszcze daje mi większą motywację, żeby obronić w sobotę ten pas i cieszyć się dalej szczęśliwym życiem. Teraz dzięki tej gali trwa taki prawdziwy, można powiedzieć, Fight Week. Wczoraj byłeś na media treningu, dzisiaj była konferencja prasowa. Powiedz, jak Ci się to podoba i czy taki element na stałe powinien zagościć do KSW? No bo jednak jakby nie patrzeć na takich federacjach jak UFC, jest to element stały tak naprawdę. Bardzo mi się to podoba, myślę, że to jest fajny pomysł. Jakby, no mówię, no wszyscy już tu przyjechaliśmy, można powiedzieć, że teraz oddychamy tą atmosferą gali. Media trening, konferencja, fajnie to wszystko jest zorganizowane i tak jak to KSW, zawsze wszystko jest dopięte na ostatni guzik i bardzo fajnie to jest, można mówię, sobie spędzić fajnie czas przed galą, nie myślisz o tych jakichś tam stresujących momentach. Masz już ze sobą pierwsze oko w oko ze swoim przeciwnikiem. Powiedz, czy jeszcze bardziej nakręciło Cię to na tę walkę i na to, żeby udowodnić wszystkim, że pas zostaje w Polsce? Czy absolutnie właściwie takie rzeczy Cię nie ruszają i po prostu bomba wybucha w klatce i na tym się skupiasz? Szczerze mówiąc, to nie ruszamy to za bardzo. Spojrzyjmy sobie w oczy, ma brązowe oczy i tylko to mi przyszło do głowy. Mówię, nie nienawidzę go, jest na pewno fajnym gościem, dobrym, świetnym zawodnikiem, bardzo szanuję jako zawodnika, ale mówię, to nie stoi na przeszkodzie, to jest dla mnie tylko biznes. W sobotę wejdę i spuszczę mu taki wpierdol, że nie zapomnę go do końca życia i tak będzie finał, a potem możemy iść na piwko, posiedzieć, pogadać i zapomnieć o tym wszystkim, co się zdarzyło wcześniej. O plan na walkę na pewno nie będę Cię pytać, bo i tak mi go nie zdradzisz, więc zapytam Cię po walce, jak już pas zdobędziesz na nowo, utrzymasz, dokładnie. Ale mogę Cię zapytać o coś innego, bo dosłownie tydzień po Tobie na gali w Brazylii bije się Twoja klubowa koleżanka Karolina Kowalkiewicz. Czy zamierzasz sobie w Brazylii zrobić pierwsze wakacje po walce? To znaczy akurat nie w Brazylii, ale planujemy sobie, jak wróci ekipa z Brazylii, to planujemy wspólnie całą ekipą Shark Top Team wypaść jakieś fajne wakacje. Już wczoraj za naszymi plecami na Stadionie Narodowym powstawała klatka, w której będziecie się bić. Powiedz, czy te coraz bardziej rosnące liczby, obecnie to jest prawie 55 tysięcy, jak nie ponad już, czy one robią na Tobie wrażenie? Czy to jest coś motywującego? Może takie coś, co napędza Cię strachem trochę, że tyle oczu będzie na Ciebie patrzyło? Tak, można się jeszcze z tego wycofać? Rios, chyba nie. Mówię, motywuje mnie to, jest naprawdę bardzo, jestem bardzo zadowolony, że federacja tak się rozwija i tworzy takie historyczne wydarzenie w polskim MMA. No myślę, że to może się odbić na mojej wypłacie następnej, to, że tyle osób kupi bilety i pay-per-view i mam taką nadzieję, że dostanę podwyżkę dzięki temu. A mówię, no nie, bo ja jestem, mówię, czuję się, jakby każda moja walka to jest większa publika i dążę do tego, żeby jeszcze na kolejnej było nie 55, tylko 65 i cieszę się tym bardzo i jaram się.
Dzieciak. No, ale to chyba dobrze, bo takie dziecięce emocje są szczere przynajmniej, także wiemy, że szczerze się tym jarasz. Nigdy nie miałam okazji o to zapytać, a w sumie jest to bardzo ciekawe, czy w jakiś sposób to, że walczysz na tak dużej gali, przed tak dużą publicznością, która jest no niewątpliwie historią i dla polskiego MMA, i dla KSW, i w ogóle nawet dla ciebie pewnie też, czy w jakiś sposób przyczyniło się do twojego wzrostu fanów, może jakiegoś potencjału marketingowego, czy zgłosiło się więcej sponsorów dzięki temu, jak to wygląda u ciebie? To znaczy tak, na pewno jakieś tam większe zainteresowanie sponsorów było i też no, na social media znaczny wzrost. Od wczoraj to podskoczyło mi chyba, no wiadomo, że dla innych zawodników, którzy tutaj walczą, to nie jest jakaś tam duża liczba, ale prawie 700 polubień od wczoraj. Pewnie dla Momeda czy Jurasa to jest, kurczę, codzienność, ale ja się cieszę z tego. Ja mówię, no bardzo fajnie, że na takiej historycznej gali wystąpię i to jest coś, co będę kiedyś opowiadał wnukom. Pierwsza runda? Jeżeli będę je miał. Na pewno będziesz je miał. Pierwsza runda czy 15 minut? Kleber jest tyle wytrzymały, że nie da się skończyć. No chyba, że wejdzie jakiś cios, który może, jak dobrze wiesz, może się ma zdarzyć w każdej chwili. No to wtedy nie będę mówił, oj, poczekam do drugiej rundy, bo powiedziałem Magdzie, że w drugiej rundzie go skończę, bo teraz dam mu poleżeć. Tylko dobiję go, ale myślę, że jest to dość dobry przeciwnik. Nie zdziwię się, jeżeli będzie decyzja. Nie jednogłośna na moją. Jednogłośne, no proszę. Czyli jednak? Jednogłośne, tak, oczywiście. Przyjęcie. A już myślałam. Jestem już trochę odwodniony. Więc a już myślałam, że dajesz trochę szans swojemu przeciwnikowi. Nie. Będzie zdecydowana, niejednogłośna decyzja dla mnie. Okej. Ostatnie pytanie. Wiem, że myślami jesteś już właściwie tylko w klatce 27 listopada, ale czy gdzieś tam w twojej głowie narodził się jakiś plan na twojego kolejnego rywala? Może jest ktoś, z kim chciałbyś się zmienić? Wiem, że ty cały czas celowałeś w jakiegoś Jankesa amerykańskiego. Tak, otrzymuję to. Chcę jakoś z Ameryki. Ktokolwiek. Najlepiej jakiś gość, który był w UFC i dobrze sobie tam radził i został nieuczciwie zwolniony. Ktoś, kto ma naprawdę dobre nazwisko, jakiś medialny zawodnik ze Stanów. I tego oczywiście ci życzę. Życzę ci także tego, żeby pas pozostał na twoich biodrach. Z mojej strony to wszystko i do zobaczenia, mam nadzieję, pozytywnie w sobotę. Dziękuję bardzo. Ja życzę tobie udanych wywiadów. A dziękuję bardzo. I pamiętaj, że po wygranej masz oczywiście pudełko polczków. Ja tutaj koszulkę obiecaną. Super, jest deal, pamiętajcie o tym. Przepraszam, zapomniałem krótkiego czasu o tym, ale przypomniałaś mi i na pewno wywiążę się. Dobra, ja również się wywiążę. Chciałem jeszcze tutaj wszystkich zaprosić do oglądania mojego nowego programu na wirtualnej Polsce Klatka po Klatce, który wraz z Arturem Mazurem prowadzę. No właśnie, może jeszcze tak na koniec powiesz, jak ci się podoba w roli dziennikarza. Mam nadzieję, że nigdy mnie nie zastąpisz w tej roli. Śmiem nazywać się dziennikarzem. Jestem współprowadzącym. I podoba mi się bardzo. To co, następnym razem pytanie na śniadanie? Kto wie. Może. To tego też ci życzę, jak już przestanie ci się podobać MMA, to zaczniesz. Od dawna mówię, po MMA przyjdzie czas na show biznes. I tego ci oczywiście życzę. Jeszcze raz dziękuję ci wielkie bardzo. Dzięki. Piateczka.